Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No dzisiaj pięknie, słonecznie, ale wiecznie. Prognozy pogody sugerują, iż za dwa dni będzie u nas 38 stopni w cieniu. Także cieszę się tym, co mamy wielce. Zapraszam was bardzo serdecznie na dzisiejszy słoneczny i radosny odcinek. Choć tak naprawdę jeszcze nie wiem, co się wydarzy, ale jestem przekonany, że będzie bardzo fajnie. Miłej zabawy i miłego oglądania życzę. Poranek po wczorajszym dniu, wczorajszy dzień to był dzień z jedzeniem. Cały dzień normalnie jedzenia, aczkolwiek zakończony o 18. Po 18 już nie jadłem. No i zobaczymy. No dobra, walczymy dalej. Początek dnia to moja kurkuma. Na czczo. Jedna szklanka. I to niezależnie od tego, czy mam dzień z jedzeniem, czy dzień bez jedzenia. Od tego zaczynamy. Zdrowo i wypełnimy żołądek. No to nasze zdrowie. Mógłbym już prawie powiedzieć, że tradycyjna sytuacja. Tarong chciała wyjść na zewnątrz, ale zapomniała kluczy. W związku z tym leci. Zrzut. Baby! You welcome! Proszę uprzejmie. Tylko przypominam, że to moje klucze, nie twoje. These are mine keys, baby. Where are yours? Gdzie są twoje? No dobra. Staram się kupić sobie coś do jedzenia. U mnie dzisiaj dzień płynów tylko przyjmowania. Ruszamy z domu. Korzystając z jak zwykle pięknej pogody, postanowiliśmy ruszyć sobie na spacer, ale przepraszam, bo montuję tutaj ochraniacz na fotel. Na siedzisko. I będziemy jechali sobie rowerami. Podróż rowerową. Obraliśmy sobie jakiś cel na mapie, z grubsza. I jedziemy. Dzisiaj jest znacznie ambitniejsza droga. Nie mam pojęcia ile kilometrów, no ale długa. Na razie Tarong bierze Juny, potem najpewniej się zamienimy, żeby każdy miał szansę pojechać trochę luźniejszy. Zamykamy bramę i ruszamy w podróż rowerową. Jak tam Juny się siedzi, dobrze? Pewnie, trzymasz mamy kapelusz, bardzo ładnie z twojej strony. Dojeżdżamy do skrzyżowania, ale to dopiero pierwsze skrzyżowanie tak naprawdę. Początek. Potem będzie tylko dalej i dalej. Jedziemy nad rzekę, znaleźć sobie jakieś miejsce, gdzie usiądziemy, napijemy się czegoś. No i zobaczymy, albo później do miasta, albo wrócimy. W zależności od tego, jak nam sił wystarczy. Bo to jednak spory kawałek, paru ładnych kilosów. Zjeżdżamy z utartych ścieżek, nie lecimy głównymi drogami, tylko w miarę możliwości odbijamy w boczne, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Główne trasy mamy już obcykane, o do 30 ograniczenie, muszę zwolnić. Także chętnie sobie właśnie rozglądamy się dookoła, jak to Siem Reap wygląda, że się tak wyrażą, od zaplecza. Czyli nie tylko te główne drogi, którymi się poruszają zazwyczaj turyści, ale również to takie prawdziwe życie. Jak coś będzie fajnego, to będę wam pokazywał oczywiście. Ładne domy też tutaj są. Nie wszystkie, ale część, super. A dziewczyny tam za mną. Chociaż staram się jechać wolno. Poczekam, może się zamienię starą teraz na rowery. Blokada maszyny losującej została zwolniona, a nie. Motory zostały zamienione. Motory! Znowu to samo. Rowery oczywiście. Tarang teraz śmiga na moim, a ja elegancko na różowym. Tak, oczywiście. Z tą małą istotą. O, niedobrze. It's supposed to go left, not right. Może to jeszcze nie koniec, zobaczymy. Na razie... No, there is no left, we go in this way. Dobrze jest, jedziemy tędy. Ale jest mega. Dojechaliśmy do rzeki Siem Reap, tej, która płynie przez centrum. Przejechaliśmy sobie na drugą stronę. Jedziemy teraz po drugiej stronie. Daddy, look
Ale ładnie. Dobrze, trzymaj kochanie, żebym drugi raz nie musiał wracać po nią. Bo Juny zgubiła czapeczkę i musiałem się cofnąć po nią. Ładnie, zielono, tak fajnie. Jaką szkołę mijaliśmy. Kolejną pagodę. Tutaj cicho. Jeszcze do centrum mamy kawał. Bo żeśmy zboczyli z pierwotnej trasy i pojechaliśmy znacznie dalej. No i dobrze, fajnie jest. But soon baby I will have to stop to drink something. Będę musiał się zatrzymać, żeby napić się czegoś. Ładnie. No nareszcie, pojechały dziewczyny. A ja chciałem wam tutaj pokazać. Stoją takie jakby porzucone, a na pewno zaniedbane. Takie tuktuki towarowe. 5 sztuk. Dziwne to wygląda. Tutaj też z wybitą szybą z przodu. Chyba coś było. Był biznes, który nie wypalił. Tam nad rzeką krowa. A teraz dziewczyny przede mną. Szukamy jakiejś miejscówki, żeby się zatrzymać w jakichś takich pięknych okolicznościach przyrody. Żeby się napić czegoś. Bo już troszkę sushi. O proszę, pizzeria. Chyba coraz więcej cywilizacji. Dojeżdżamy już powoli, chyba w pobliże centrum, bo dzieje się. O, proszę. So baby, we stopping somewhere? Zatrzymujemy się gdzieś? Nie, a tak jest. No dobra, to jedziemy. Co chwilę jest dużo, bardzo dużo mostków takich. Są takie, którymi można przejeżdżać samochodami, takimi, którymi tylko motorami. Są piesze mostki, także komunikacja przez rzekę jest bardzo dobra. Jest zapewniona git. A my cały czas zostajemy po tej stronie jeszcze. O, niestety, zamknięte. No i zimna zupa. Tak czekałem na to, aż Taron wreszcie zdecyduje się na jakieś miejsce, że dojechaliśmy do samego centrum. Tam jest Old Market, tutaj jest ten market taki dla turystów, tak zwany chodzony. No i już street food tam się zaczął. Jesteśmy w ścisłym centrum Siem Reap. To grubo żeśmy zrobili, powiem wam kawałek. Z powrotem trochę krótszą trasą będziemy wracali. Dobra, tutaj nasza jaka zatrzymamy się. No i tutaj sobie siadamy. Przy samej rzece, już kiedyś żeśmy tutaj siedzieli. Tam jest Old Market. Za nim Pub Street. A my siadamy sobie tutaj, bo pani ma spory wybór. Zresztą zaraz wam pokażę. Różnych szejków owocowych. Szejka chyba mogą się napić. Zaraz coś sobie wynajdę, ale wynajdę coś oryginalnego, na przykład Sour Soap Shake. To jest owoc, który podobno ma niesamowite pozytywne działanie w przypadku zwalczania raka. Tak słyszałem przynajmniej. Zobaczymy, nie wiem czy pani go tu ma, ale sobie zamówimy. Tak się przyglądaliśmy tym wszystkim różnym shake'om, tak się przyglądaliśmy, że ostatecznie wzięliśmy po kokosie sobie. Jeden dla Tarong, jeden dla Damnie, dla mnie, a Juny będzie sobie podpijała pewnie od nas. Chyba, że znowu coś innego wymyśli, a tu już jest drugi dla mnie. Dziękuję kochani, ale nie potrzebujemy łyżeczki, żeby pić kokosa. No, proszę, możesz otworzyć. Super. I tu proszę bardzo. What is coconut in Poland say? Kokos. Koko. Koko? Kokos. Kokos? Kokos. Ah, the coconut. Kokos. Johnny sobie wyciągnął kawałek. Później poprosimy panią, żeby cię rozłupała. Będziesz miała dużo tego. O, nic tak nie gasi pragnienia jak kokos. No faktycznie. To wcinaj. Później będziesz miała więcej, jak przetniemy to. O matko, po tej trasie, mega. Juny, chcesz kokosa? Proszę cię. Proszę bardzo. Zobacz, jaki świeżutki ten miąższ jest. Nie zgub go, no właśnie. Szybko, dawaj go. Dobra, pierwsze straty. Jedź, następny. To bierz mniejszy kawałek. O, dobra, teraz już wystarczy.
Dobrze, brawo! Dobry? Pokaż, masz coś pod oczkiem. No. Cinej. Jakiś powpadały. Z kokosa. To po moim ciosie. Tak oto Juny spina się do swojego siedziska. Nie pozwala sobie pomóc. Trochę się boi on. Wszystko sama, wszystko sama. Zosia samosia. Trochę mało miejsca tutaj. Poczekaj, pomogę ci. Brawo! Zapinamy pasy. Proszę Państwa, proszę zapiąć pasy bezpieczeństwa. No pięknie! Sama potrafisz też otworzyć, tak? Pokazałeś. I can do it. No, rewelacja. Brawo! Teraz jedziemy. Dziewczyny są głodne. Baby. Keep it. Dobra. Musimy zapiąć jej czapę, a to później. Jedziemy. Postanowiłem pokazać, że faktycznie nie dożywiam urazy do tego miejsca i dać mu drugą szansę, Tawerna Bistro. Nie ulegam, nie ukrywam, że tutaj tarą też troszeczkę popchnęła mnie do tego. Zatem dzisiaj druga wizyta z nadzieją na to, że tym razem będzie zdecydowanie lepiej. Już nie będę nagrywał w środku, po prostu powiem Wam, czy warto było dać jej drugą szansę, czy nie. Idę, bo dziewczyny są już w środku. Siedzimy sobie tutaj na brzegu. Stąd mam sklep z widokiem na koszulki za dolara, za 2 dolary, za 5 dolarów. I wycaliłem jedną z brzegu. To gdzieś taka szara, Kambodia. Idę ją sobie kupić. Że to eskart, to sobie nie warto. Poczekam, jak pan skończy te przebierać, jak zobaczę większy rozmiar, bo ciągle eskart to jeszcze nie wejdę, bez przesady. Ale XL-ka to już spokojnie. I sobie wezmę. Tutaj są takie podwaldolce, to jeszcze wam pokażę, co tutaj można ciekawego wybrać sobie. No, Tuk Tuk Today to taka najpopularniejsza. No i dużo takich Angkor Watów i innych. To podwaldolki, to dobra cena też cały czas. Ale ja będę chciał tą Kambodię. Tutaj nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic. Moment. Kambodia is coming and I must go. No, niezłe, tylko też eska. Nie, no same eski są. To ja się nie dziwię. Here only small size, medium large, extra size. Here only small. Okay, but the same price? No. Okay, small, okay, thank small. You. Już wszystko jasne. Czyli te najmniejsze są po dolarze, a wszystkie większe rozmiary są okay, już po 2, po 3. Okay, thank you. No więc niestety, im większy rozmiar, czyli więcej materiału zużytego, tym wyższa cena. Okun. No to eski to nie będę kupował. Zatem wracam do dziewczyn. O, tam składa zamówienie, zobaczymy jak to się uda tym razem. Dziewczyny już w gotowości do odjazdu. Jak było? Taron potwierdza, że jedzenie jest dobre. Tylko bardzo długo czeka się na jedzenie czasami. Dobrze kochanie, do zobaczenia. Dziewczyny jadą. A ja też jadę, ale pojeździć po mieście. Pokręcę się trochę, bo szukam miejscówki. Pokręcę się po mieście. Za wcześnie. Dobrze się ugryzłem w język. Pewnie kręcił się po centrum. Muszę wam zdradzić, że nawet na rowerze się porusza śmieszniej tak po centrum. Bo człowiek jednak jedzie wolniej. Jest znacznie bardziej może nie mobilny, ale ma możliwość zaobserwować znacznie więcej rzeczy niż kiedy jedzie motorem. Choć motor też niby nie śmiga, nie wiadomo jak szybko. To jednak tutaj zatrzymać się, Okun. Zatrzymać się, zrobić zdjęcie, zdecydowanie łatwiej. Popatrzcie na przykład tutaj sobie, jaka flaga wisiała. Zresztą wisi po raz drugi. Polacy są sporą mniejszością w tej chwili w Kambodży, w Siem Reap, przepraszam, Siem Reap, bo to głównie. O, muszę zawrócić. Tam coś było do wynajęcia.
Muszę zrobić zdjęcie. Będziemy dzwonili później. Przepraszam, zawracam. Mobilność. Coraz lepiej na tym rowerze się czuję. Już jedną ręką mogę zawrócić. Gdzie to było? Tutaj. Dobra, to ja na momencik za was przeproszę. Kilka numerów telefonów zebrałem z lokali i wracam do domu. Chyba zbyt przyforsowałem tempo, przyznam wam szczerze. Choć to może śmiesznie brzmi, ale czuję mocno już w kolanach. Przede wszystkim, jak się jedzie z dziewczynami, tak bardzo spokojnie, niepotrzebnie. Będę cierpiał, ale już nie tak daleko. Aha, jeszcze tylko jedna uwaga do tych, którzy pisali w komentarzach, że lepszy byłby rower górski z szerokimi oponami po naszym terenie. Nie, nasz teren wygląda tak. Dojazd do nas, ostatnie 200 metrów, 250 metrów, to jest szutrowa droga. Ale tak, to jest równie cienki asfalt z drogami rowerowymi. Wszędzie tak się jedzie. Do samego końca. Ostatnie 250 metrów, może 200, to jest szut. Reszta miasta wygląda tak, równiusieńko. Także taki rower jest zdecydowanie lepszy z takimi oponami niż Góral. A nawet te ostatnie 200-250 metrów to jest żadna droga terenowa, tylko bardzo dobrze ubita droga gruntowa. Też się jedzie na luzie, spokojowo. Dobra, jestem w domu. No przesadziłbym, jakbym powiedział, że mi się nogi trzęsą, ale przyforsowałem trochę tempo na koniec. To też dobrze, to już po takim czasie, już trzeci dzień jeszcze, to warto było troszeczkę te mięśnie uruchomić. Wreszcie czuję, że jechałem, bo tak to powolusieńko było takie mięciutkie, ale teraz że widać, że trochę się spociłem. No i rzeczywiście trochę dało mi to wyznaki. Ale tak raz na jakiś czas też fajnie. Z dziewczynami nie bardzo mogę, bo ta rąk jednak powolutku. Niezależnie od tego, czy ja jadę z dżuny, czy ona jedzie z dżuny. To ta rąk jeździ wolniej, ale samemu warto tak było zrobić. Ale no dobra, nieważne. Już jestem na górze. No nie dała mi kobieta odpocząć zbyt długo. Napisała do mnie, czy mógłbym przyjechać po dżuny, także jadę, wezmę dżunę, a ta rąk na swoim rowerze oczywiście będzie wracała sobie stamtąd, no, o własnych siłach. Ale przynajmniej bez dodatkowego obciążenia. Także ja już wskakuję na motor. Muszę pamiętać, żeby zabrać kask dla dżuny i jadę wspomóc moje panie. Piękny zachód słońca, kolejny? Oczywiście, że tak. Zapraszam zatem w stronę wschodu, bo na zachód to jeszcze zdążymy. Zatrzymałem się po drodze, bo trochę mało powietrza z przodu, więc tutaj sobie u pana dopompowuję ze sprężareczki i lecę dalej. Muszę zmienić tą oponę, jakoś się zebrać do tego. Z tyłu już mamy nówkę sztukę, z przodu też by wypadało. O, tu jest dopompowane. Z tyłu jest chyba dobrze, jest nówka sztukę. Oj, flało. Dobra, pan sprawdzi, czy jest flało, czy nie jest flało. Tam jest dobrze. Jestem już po dziewczyny. Dżuny nie jest zachwycona z tego, że musi już jechać. Dżunku, nie chcesz jechać? Otrąg, co się dzieje? O, nie chcę jechać. Chyba nabroiłem. Idę do motoru. Zatrzymaliśmy się jeszcze przy sklepiku. Tutaj już niedaleko nas. Tarem tutaj ma dojechać na rowerze, ale nie wiem, czy będziemy na nią czekali, czy nie, bo to może potrwać trochę. Jestem ciekaw, czy ja mogę jeść tak sobie na przykład te nasiona, to są słonecznika. Czy nasiona słonecznika mogę jeść? One są prażone, więc są na pewno jeszcze z jakimiś przyprawami, pewnie z solą, z cukrem, cholera wie. To raczej pewnie nie. Jakby były świeże, to pewnie nie byłoby problemu, ale nie ma. No dobra. No to chwilę poczekamy, zobaczymy. Jak nie przyjedzie zaraz, to lecimy do domu. Właśnie pojechały koniki, a przyjechała starąg. Miała zrobić zakupy po drodze, ale nie zrobiła. Where are the shopping, baby? What the shopping? Huh? What shopping? You said that you will buy something on the way. Mówiła, że coś po drodze już kupowała. But what you want to buy? Nothing. A my korzystając... O, dobra, chodź, da łapki. Myj. Nie przejmuj się, to są kobuciki plastikowe. Już? Umyte? Dobra, to ja właśnie korzystając z faktu, że taranki jeszcze nie było, podlewam zieleń.
Ale taran posypała tutaj tych, tym rybką żarełka. Sporo. A tu kolejny taki niewydarzony. Trzeba będzie przyciąć. Raz, dwa. I użyźnić glebę. Dobra, a teraz tradycyjny proces dolewania wody. Niech sobie, o przepraszam, jeszcze przytkałem do tego ręką. Niech sobie leci. O, kotek. Skąd ty tutaj? Którędy ty? Taronk robi rozpoznanie w pokojach, a już zdejmuje poszewki. Dobra. Przygotowujemy pokoje też. Bo to nigdy nie wiadomo. Juny skorzystała z tego, że woda odkręcona. Tam sobie wystawiliśmy miskę, to znaczy Taronk wystawiła dla Juny, bo Juny zażyczyła sobie siedzieć tam. Nalaliśmy jej wodę i tam się kąpie. Pluska, pluska. Tam już wszystko podlane. Pościel zdjęta. Jeszcze tylko woda rybką leci. Gospodarczo, popołudnie, późne popołudnie dzisiaj. I to jest moment, w którym będę kończył dzisiejszy odcinek. Ale zanim tradycyjne słowa pożegnania, chciałem tylko zaprosić Was na jutrzejszy odcinek, w którym wyjaśnię, po co cała koncepcja, skąd w ogóle mi się wziął pomysł na szukanie lokali do wynajęcia. Dlaczego, po co, jaki jest pomysł. Co my znowuż kombinujemy? A kombinujemy coś. Kombinujemy coś dużego i wydaje mi się, że bardzo fajnego. Czy tak będzie? Bardzo będę liczył na Waszą ocenę i Waszą opinię, ale to dopiero dowiecie się w jutrzejszym odcinku. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Dzięki wielkie za to, że byliście. Dziękuję za lajki, dziękuję za komentarze. Zapraszam serdecznie. Tak jak powiedziałem, jutro czasu polskiego, 7 rano, wchodzi kolejny odcinek, a w nim między innymi wyjaśniam, po co szukamy nowego lokalu do wynajęcia i co chcemy tam zrobić. Dzisiaj życzę Wam fantastycznego dnia. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, hej.